No hej! Konkurs na rymowankę związaną z Minecraftem 2 dni temu się zakończył, a teraz poznacie zwycięzców, którzy otrzymają książkę Minecraft Zaginione Dzienniki. Przypomnę, że do rozdania były 3 egzemplarze powieści. Komentarzy kwalifikujących się do konkursu było blisko 1000, z czego wybrałem kilkanaście rymowanek, z których to musiałem wybrać tylko 3. Wybór był naprawdę trudny, jednak koniec końców udało się wyselekcjonować 3 osoby, które otrzymają książkę. Osobami, które wygrywają książki, są Milka, Wojzen oraz Ferbek. Ich komentarze widzicie na ekranie. Zwycięzców bardzo proszę o odpowiedź na komentarz pod rymowankami, a wszystkim, którzy wzięli licznie udział, serdecznie dziękuję. Niestety ciężko jest nagrodzić wszystkich, jednak wierzę, że jeszcze nieraz będzie okazja, by wygrać ciekawe nagrody. Dziękuję wam raz jeszcze i życzę wam wszystkim miłego oglądania właściwego filmu. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w przeglądzie nowej testowej wersji Minecrafta 1.15, tym razem nie snapshot, a wersja pre-release. Co ciekawe, poznaliśmy również datę wydania tej aktualizacji oraz jej tytuł. To oczywiście będzie w dalszej części materiału. Tymczasem pierwsza nowa rzecz w tej wersji to podświetlanie przycisków w menu głównym. Jak widzicie, pojawiła się taka biała obramówka. Czy jest to jakaś duża zmiana? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Bardziej bym to powiedział, że jest to jakaś pierdółka i to chyba nawet zbędna, ale wierzę, że znajdą się osoby, którym się to spodoba. Mi szczerze mówiąc jest to obojętne. Kolejną rzeczą jest zmieniona receptura wytwarzania ciemnego pryzmarynu. Do tej pory używaliśmy tor biela, który wypada z kałamarnicy. Od teraz musimy na środku położyć czarny barwnik, a dookoła cząstki pryzmarynu. Wówczas otrzymamy jeden blok ciemnego pryzmarynu. Dalej została zmieniona kaloryczność spalania rusztowań. Co mam na myśli? Od teraz jedno rusztowanie jest w stanie przepalić aż 2 przedmioty, co jest szczerze mówiąc trochę niezbalansowane, ponieważ jedno rusztowanie równa się 1 bambus. Gdy dajemy 6 bambusów oraz 1 nić w craftingu, oczywiście otrzymujemy 6 rusztowań, co daje nam w przeliczeniu 12 przedmiotów za 6 bambusów. Prawdopodobnie jest to niezbyt przemyślana zmiana, ponieważ takie coś jest po prostu niezbalansowane. Byłoby to najbardziej opłacalnym paliwem, jakie w Minecraft istnieje i tak naprawdę nie opłacałoby się robić niczego innego, oprócz farmy bambusów oraz nici. Kolejną rzeczą poprawioną względem poprzedniego snapshota jest możliwość zespawnowania małego zombie pigmana z dużego, oczywiście po kliknięciu na nim jajkiem spawnującym. W poprzednim przeglądzie mówiłem, że prawdopodobnie jest to błąd i okazało się, że mam rację. Zobaczcie, kiedy klikam na tego, pojawiają się małe osobniki. Pojawiła się część komentarzy, że to nie jest po prostu błąd, tylko prawdopodobnie jest to już zmiana przyszłościowa dla Minecrafta 1.16, że niby będą jakieś zmiany z pigmenami, ale nie, to nie jest prawda. Ani pigmeny nie zostaną jakoś specjalnie zmienione, ani tym bardziej usunięte. Zostanie im zmieniona jedynie nazwa. Kolejna rzecz na pewno zachwyci wszystkich, a mianowicie w końcu została naprawiona prędkość wczytywania terenu. W historii Minecrafta było różnie, czasem było szybciej, potem w kolejnych wersjach zwalniało, ale na szczęście moje ponownie się za to wzięło i jak widzicie, prędkość jest naprawdę zadowalająca. I na sam koniec zostawiłem chyba najciekawszą rzecz, jaka znajduje się w tej wersji testowej. Ba, chyba jedno z najciekawszych w całej aktualizacji Minecrafta 1.15, a mianowicie w końcu po tylu latach został naprawiony lag podczas wybuchania TNT. Ta górka, właściwie ten klocek z TNT na pewno rzuci wam się w oczy. Jednak tutaj dla zademonstrowania przygotowałem mniejszy klocek zbudowany z TNT. Jak widzicie, wszystko działa jak należy. Nareszcie. No i z pewnością interesuje was wybuch tego ogromnego kloca. Szczerze mówiąc, mnie też. Czy wywali mi świat, czy jednak optymalizacja jest na tyle dobra, że podoła takiej ilości TNT? Przekonajmy się.
Jak widzicie, przy takiej ilości TNT optymalizacja i tak dała radę. Jest nieporównywalnie lepiej w stosunku do tego, co było wcześniej. Przysłowiowe niebo a ziemia. I na koniec mam dla Was informację na temat samej aktualizacji. Będzie się ona nazywała Bazzy Bee i będzie wydana 10 grudnia tego roku. Oczywiście na wszystkie platformy, i Java, i Bedrock. Zatem moi kochani, nie pozostaje nic innego jak wyczekiwać wydania pełnej aktualizacji Minecrafta 1.15. Stanie się to dużo szybciej niż chyba wszyscy zakładaliśmy. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie, napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o dzisiejszych drobnych, podrobnych, ale zmianach, no i czy czekacie na wydanie pełnej wersji. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. Cześć!